witamy gorąco, rączki do góry, jademy! Śląsko-góralska zabawa trwa. Jademy! Bawi się kuzyn, bawia się ja. I zapraszamy wszystkich was. Z nami się bawić już nadszedł czas. Bo w naszych sercach muzyka gra. Bawisz się ty, bawia się ja. Kto się nie bawi, smutny jest. My wyleczymy każdy stres. Codziennie rano budza się w doma. Przychodzi dziadek, przychodzi uma. Ciągle pytają, wy zaś w duecie. Wy rozwalacie nas na parkiecie. My na to wszeca odpowiadamy. My tu nie śpiemy, my se tu gromy. My tu jademy wszystkie szlagiery. Dla tych co hojni i tych co stnery. Śląsko-góralska zabawa trwa. Bawi się kuzyn, bawia się ja. I zapraszamy wszystkich was. Z nami się bawić już nadszedł czas. Bo w naszych sercach muzyka gra. Bawisz się ty, bawia się ja. Kto się nie bawi, smutny jest. My wyleczymy każdy stres. Jademy! Panie, witamy, witamy gorąco. Możemy trochę poklaskać. Kto ma ochotę, kto siła. Bo taka moda teraz nadchodzi. Bawią się starzy, bawią się młodzi. Dziadek i uma w chałupie nie siedzi. Co to potwierdzą ich źli sąsiedzi? My na to wszeca odpowiadamy. My tu nie śpiemy, my se tu gromy. My tu jademy wszystkie szlagiery. Dla tych co hojni i tych co sknery. Śląsko-góralska zabawa trwa. Bawi się kuzyn, bawia się ja. I zapraszamy wszystkich was. Z nami się bawić już nadszedł czas. Bo w naszych sercach muzyka gra. Bawisz się ty, bawia się ja. Kto się nie bawi, smutny jest. My wyleczymy każdy stres. I jademy! Zasegruzaj ze siebie okręty jednaty! Ole! Bardzo proszę. O. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo gorąco witamy na wyjątkowej, kolejnej już śląskiej gali biesiadnej. 11. 11, tak jest. I na tej 11 gali przywitał Państwa zespół Kuzyn Mix. Jak pięknie być w rodzinie. Duże oklaski dla zespołu. Nowum na śląskiej scenie muzycznej. Czyli mam dwóch nowych kuzynów. Ja. To miło. No to bierzmy się do roboty. Chłopaki. Tak, bierzemy się do roboty. Kto zaczyna? Już żeście mnie wystraszyli zaś. A dlaczego? To coś ty jest taki strachliwy. Czekaj, nie słuchaj może galoty, także wszystko jest w porządku. Żeś powiedziała mi o powiększającej się rodzinie. Aha, tobie to już nie grozi. Joasia. Chyba, że się Viagra zamówisz. Joasia. Viagra Light. Mnie to nie musi grozić. Siadą sobie ostatnio z moim, rozumiesz, i wspominamy i go dumpaczach było pięknie. 40 lat temu. Inne czasy były, ale człowiek nie był, wiesz, taki nerwowy. Było więcej wesołości. Choć były inne czasy, a moja mi go do... ale 40 lat temu my się nie znali. O, no właśnie. Bycie dzioło. Rostomili moi! Ta przepiękna, wspaniała kobieta to Joanna Bartel. Witamy! A ten błyszczący od góry mężczyzna
który potrzebuje irchy zamiast grzebienia. Ja? I żeby poczuć wiatr we włosach, musi jeździć na motorowerze z otwartym rozporkiem. Tak. To jest, proszę państwa, Andrzej Miś. Witajcie, Rostomili. Witajcie w Zabrzu. A ty jesteś taki ładny, że nie wiadomo, co o tobie powiedzieć. Tak. Asiu, powiedz prawdę. Prawda jest taka, że Janota jest moim puzzlem. Ja państwu pokażę. Chodź tu do mnie, nie bój się, przodem. Patrzcie, to jest mój puzzel. Tam, gdzie ja mam wypukłą, mam wklęsłe i odwrotnie, nie? Normalnie pasujemy do siebie. Marcin Janota. Bardzo gorąco witam również. Tak wspominaliście przed momentem na temat tej takiej niebieskiej tabletki. No i patrzę na koszulę Andrzeja i widzę, i że barwy... I zaraz mi powie, że jest chodząco reklama Viagry pierwotnie. Ale Viagry Light nie staje po niej, ale się pięknie w spodniach układa. Żebyś wiedziała. Kochani moi, będzie się działo dzisiaj na pewno. My tradycyjnie witamy wszystkich przybyłych, również tych spoza Śląska. Ty wyobraź sobie, że sam są ludzie z Torunia, z Warszawy, z Niemiec. Poważnie? Ja jeden przyjechał... A po czym to poznasz? Co? Po czym to poznasz? Po rzędach. I muszę ci powiedzieć, że nawet przyjechał jeden z Radziąkowa. Z Cidrów? No. Ale za torami czy sprzed torów? Bo tam siedzieli, wiesz, cidry się dzielą ja na pół, wiesz o tym, nie? Stary Koniec, Nowy Koniec, Zabano, nie, oni mieszkają koło Ipina, wiesz? Koło czego? A, to jest u Ipina w Gunku, tam był kiedyś bardzo dobry słodyczek. Nie, bo wiesz co, ja nadstawiam uszu i nic nie słyszę. A ja chciałam powiedzieć, że ja się uszyłam nowe szaty, czyli mam nową scenografię. Aha. I to jest, proszę państwa, bo ponieważ ja jestem fanką second handów, nie? To ja tam idę, kupuję rozmiar na przykład 38, nie? Takie tam. Ja to szyza i ja z tej śmieci szyję różne rzeczy. I to jest na przykład tak, szalik, nie? Coś pięknego. To było uszyte, to była sukienka dziecięco i to jest tresek i takie coś, fajnie? Piękna. Nie, bo nie wolno wydawać pieniędzy na ciuchy, lepiej na jedzenie, co widać po mnie. Nie. Nie wypadło mi się sebrykać, ale już teraz wiem, z czego moja stara mogła mi batki uszyć. Dobrze. Natomiast ogólnie, jakby na to nie patrzeć, to kobiety mają prościej, bo tak naprawdę kobieta rano wstaje, może namalować twarz i wychodzi, a facet cały czas tą gębą musi żyć. Ale może jak patrzy w lustro. Ale może się czasami ogolić, nie? Tak, ale nic poza tym. Nie, no są teraz faceci paznokcie, malują sobie, przyczepiają sobie włosy. Tipsy. Tak? Jeszcze faceta w tipsach nie widziałam, ale w stringach już ja. No proszę. I no ci powiem, wiesz co zrobił? Tak? Ubrał tył naprzód. No to było fajnie wygląda. To. Słuchajcie, może się wezmę do roboty, bo wiecie co? Tak. Był taki przed wojną satyryk pochodzenia węgierskiego, nazywał się Jaroszy, nie? I on powiedział tak, że konferansjer jest jak biustonosz, nie? Nie widać go, ale czym je wszystko w kupie, nie? Dokładnie. Także my są trzy bisnhaltry dzisiaj i my tu po to wychodzimy, żeby wam wszystko powiedzieć, żebyście wiedzieli, o co chodzi, nie? I na przykład ja wiem, nie wiem, czy wy wiecie, że za chwilę wystąpi pewna młoda osoba, która się nazywa Bożena Mielnik. Tak jest. I że Bożenka zaśpiewową piękną piosenkę o przelotnym ptaku. Bożena Mielnik! Bożenka i jej piosenka! Zapraszamy. Witam państwa serdecznie. Morza cichy szum, wiatru powiew snu i nagle serce me zadrżało, gdy ujrzałam go, zaletniał ze sto. I już wszystkiego było mało. Oczarowana, już nie wiem co się działo. Te cudne noce pamiętam aż do dziś. Gdy obejmował mnie, czas zatrzymywał się i nie myślałam co też stanie się. Przelotny ptaku, dziś złamałeś moje serce i zostawiłeś mnie w głębokiej mej rozterce. Zaręczy nowy miałam strój, myślałam, że już będziesz mój i nic nie wyszło, bo po prostu mnie już nie chcesz. Przelotny ptaku, dałam ci co najcenniejsze, ty
zdarzało. Znów pojawił się, tak jak w pięknym śnie. I już wszystkiego było mało. Szalona miłość powraca jak bumerang. Cudne noce wróciły znowu tu. Już obejmuje mnie, czas znów zatrzymał się. Lecz nagle zjawił się mój pech. Przelotny ptaku, dziś złamałeś moje serce i zostawiłeś mnie w głębokiej mej rozterce. Zaręcze nowy miałam strój, myślałam, że już będziesz mój i nic nie wyszło, bo po prostu mnie już nie chcesz. Przelotny ptaku, dałam ci co najcenniejsze. Ty mą miłością zgardziłeś, dobrze wiem. Lecz jednak przyjdzie taki czas, że miłość wróci jeszcze raz i inny chłopak zdobędzie moje serce. Lecz jednak przyjdzie taki czas, że miłość wróci jeszcze raz i inny chłopak zdobędzie moje serce. Bo po prostu mnie już nie chcesz. Przelotny ptaku, dałam ci co najcenniejsze. Ty mą miłością zgardziłeś, dobrze wiem. Lecz jednak przyjdzie taki czas, że miłość wróci jeszcze raz i inny chłopak zdobędzie moje serce. Lecz jednak przyjdzie taki czas, że miłość wróci jeszcze raz i inny chłopak zdobędzie moje serce. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Marzena Mielnik. Już się porobiło, nie? Patrzcie. Ptoszek przeleciał, miś wyskoczył. Już jest fajnie. Kuzyn Miks, czy my Was możemy prosić? Kuzyn Miks. O, klaski, kochani. Oczywiście, Andrzejku. Już idziemy, Absolutna nowość. Pierwszo, aczkolwiek nie ostatnio na dzisiejszej naszej gali, panowie, bo wyście tak szybko uciekli, a tu przepiękny bukiet kwiatów dla was. Że dziękujemy, są ludzie, z całego serduszka. Dziękuję, którym jeszcze bardzo się chce, którzy coś czynią, którzy coś robią dla tej naszej wspaniałej śląskiej muzyczki. Pozdrawiamy i dziękujemy, pozdrawiamy, że się tu z nami są. Zapraszamy do naszej wspólnej biesiady, muzyki, tańcowań. Pozdrawiamy, hej! Hej! Kurczę, Felek. Dali sociat. Proszę dźwignąć rękę, jak pan zdjęcie robi, bo nie lubię, jak mi grzywka do oczu wleci. Że ktoś dostał do ręki, bo teraz jest taka moda, nie? Wiecie, do Wanio. Powiedzieli tak. Żeby naród uspokoić, weźmiemy kompatantów. Dumiem po medalu. Nie ino, że my dostawamy kasa, ale innym ludziom też coś dowamy. No zaś ten przyszedł od tego fligra, rozumiesz, co tam kiedyś był tym ministrem. Jodum, jodum, jodum te medale. Te kompatanty stoją, ci dowają te medale. Jednemu brakło. No zaś wiecie, wszystkie telewizje, jak to będzie wyglądało. No już ten pan powiedział, słuchajcie, panie, co ja mam zamian zrobić, bo mnie wieru nie zaszczelu. Jak ten? A ten kompatant, taki dziadek już wiecie, gotuje. To panie ministrze tam prosto. Gotuje się tak, położa na stoliczku, bo sam widzę takie stoliczki na zadku, macie tam woda, ten to ściągniemy, ja się położa, a wy mnie wyłożycie jednodolarówkami od brody po jajuszka. O, a ten tako wiesz, wyciągał, no bo dostali od pani Beaty, nie, kapuchy, no to wyciągał tako rolada, wiesz, i kładzie te jednodolarówki, kładzie, kładzie i tak wejrzał go, to przepraszam bardzo pana kompatanta, a kan pan moja jajuszka, go do, a pod Monte Cassino, ja kręcę.
porobiło się, bo muszę powiedzieć, porobiło. Dlatego, kochani moi, wspaniały duet, a człowieka znacie doskonale. I ten człowiek właśnie teraz ze swoją córką. Zespół Etka. Lepsze dni, których możemy zażyczyć. Zespół Etka. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wspólnej zabawy. I tak jak brzmi tytuł naszej piosenki, oczywiście będzie co? Wszyscy razem? Lepsze dni! Interesy idą źle, znów znalazłam się na dnie. Niebo ciężkie jest od chmur, a w kieszeniach pełno dziur. Gazetę czytam jak co dnia, inni już dosięgli dna. Chociaż los nie sprzyja nam, ja nadzieję ciągle mam. Ciężkie dni, ciężkie dni skończą się, skończą się, na zawsze miną. Miną chwile złe, lepsze dni, lepsze dni, mówię ci, mówię ci, że w końcu przyjdą, przyjdą lepsze dni. Codziennie walę głową w mur, idę drogą pełną dziur. Lecz próbuję raz i dwa, w końcu pęknie mur, nie ja. Prasę czytam coraz mniej, wciąż to samo piszą w niej. Ja te wszystkie bzdury znam i nadzieję tylko mam. Ciężkie dni, ciężkie dni skończą się, skończą się, na zawsze miną, miną chwile złe. Że w końcu przyjdą, przyjdą lepsze dni. Jaki mam miły obowiązek, proszę Państwa, zapowiedzieć taką Beatę. To jest taka Beatka, co nie wygląda na swoje latka. I ta Beatka jakby chciała, w zasadzie może, bo umie, potrafi, mogłaby być wielką diwą operową. Bo śpiewa operowe pieśni, bo jest mezzosopranem. Ale też ma kontakt z muzyką rozrywkową, żeby rozerwać tych, którzy do opery specjalnie nie chodzą, nie? I tak, ona byłaby diwa operowa, ja bym była dziwa operowa, nie?
I tak, nie mogę kolej nie stoć, bo ona jest bardzo zgrabna i bardzo ładna. Pochodzi z Siemianowic i zaśpiewa teraz dla Państwa Beata Mańkowska. Życie to tylko wielka gra. Stracisz raz, drugi, podbijesz świat. Tylko w tobie ta chęć życia, moc, aby życie rozkochać w tę noc. Cały świat leży tuż u twych stóp. Dosięgnij, aby spełnił się cud. Wszystko rozbłyśnie jak gwiazdy czar. Tylko chciej, aby spełnił się ten dar. Wiesz co chcesz, bo życie daje ci czego chcesz. Co tylko spełnił sny, jeśli chcesz. Możesz mieć wszystko czego tylko pragniesz. Wiesz co chcesz, bo życie daje ci czego chcesz. Co tylko spełnił sny, jeśli chcesz. Możesz mieć wszystko czego tylko pragniesz. Sięgaj wyżej od wiatru i chmur. Stań na szczycie najpiękniejszych gór. Znajdziesz drogę, otworzą się drzwi. To w podzięce los ofiarował ci. Wiesz co chcesz, bo życie daje ci czego chcesz. Co tylko spełnił sny, jeśli chcesz. Możesz mieć wszystko czego tylko pragniesz. Wiesz co chcesz, bo życie daje ci czego chcesz. Co tylko spełnią sny, jeśli chcesz. Możesz mieć wszystko czego tylko pragniesz. Możesz mieć wszystko, czego tylko pragniesz. Wiesz co chcesz, bo życie daje ci czego chcesz. Co tylko spełnią sny, jeśli chcesz. Możesz mieć wszystko, czego tylko pragniesz. Państwu dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj razem z Państwem. Dziękuję. Beata Mańkowska, drodzy Państwo. Nie ukrywam, drodzy Państwo, że bardzo miło mi jest przedstawić kolejnego artystę na tej dzisiejszej 11. Śląskiej Gali Biesiadnej. Znamy się doskonale. To jest, można powiedzieć, artysta, który zadał pytanie w roku 2000, o ile się nie mylę, 17. To pytanie towarzyszy nam do dnia dzisiejszego. Czy anioły mają rogi? Ale ja coś Państwu mogę zdradzić, bo był gościem na antenie Radia Fest, który jest patronatem medialnym tej imprezy, Stach ostatnio, i wspominał o tym, że będzie druga część tej piosenki i odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście anioły mają rogi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj po śląsku, tak zwane Hannes Disco, Bojo kocham cię. I Stach, wielkie brawa! Słońcu czy w Dubaju, na Kanarach czy w Chicago, serce mi tak podpowiada. Ta dziewczyna w blasku słońca będzie moja już do końca. Z
serce bije mi jak dzwon. Tu zbuduje się mój dom. Bo ja kocham, kocham, kocham cię, tu od wieczora aż do rana. Bo ja kocham, kocham, kocham cię i cię kochać nie przestanę. Bo ja kocham, kocham, kocham cię, cały dzień i noc po świt. Bo ja kocham, kocham, kocham cię, jak nie kochał nigdy nikt. I na Krecie, a i przebywam często w lecie, na Bahamach i w Afryce. Brylki lubię jak słodycze, lecz jak ze snu się obudza i zapędy mę ostudza, to prawdziwie kocham ją, ta co śląskie serce mo. Bo ja kocham, kocham, kocham cię, tu od wieczora aż do rana. Bo ja kocham, kocham, kocham cię i cię kochać nie przestanę. Bo ja kocham, kocham, kocham cię, cały dzień i noc po świt. Bo ja kocham, kocham, kocham cię, jak nie kochał nigdy nikt. Bo ja kocham, kocham, kocham cię, od wieczora aż do rana. Bo ja kocham, kocham, kocham cię i cię kochać nie przestanę. Bo ja kocham, kocham, kocham cię, cały dzień i noc po świt. Bo ja kocham, kocham, kocham cię, jak nie kochał nigdy nikt. Tyle o tym kochaniu, o miłości. Stach! Tak. Z Niemiec musiał przyjechać. No, żeby się z wami trefić. Tyżek tam był parę razy. W Niemcach. Ja wam powiem, że teraz to już nie ma takiego. Ale pamiętam jeszcze lot wiele lat temu, jak się jeździło. To zaś były inne czasy. Te kartki z doma. Łod teściowej, łod mojej, co mam kupić? A pluzyny, wiecie, kawa Jakobs, nie? No bo sam wtedy jeszcze, dobrze pamiętacie, albo nie? O, nie było, nie było. Kurczę, Felek. Nie wiem, nie widziałem takich sklepów i ostanął przed takim szafy starym, srogim. Tam ino taka baba siedziała na tym oknie wystawowym i se paznokcie piłowała. O, ja nie znam niemieckiego, nie wiedziałem, jako dzielnica, że ich trafił. Dopiero taki 1,80 m, afroamerykanin, nie może powiedzieć murzyn, bo cię zawrzą, mnie klepie i go hej, boy, 50 mark. Ja do niego po naszym mówię, chłopie, jakby ja miał 50 mark, to się na nowo życie ułoża pierunie. No to żech już spotkał kolegę z Zabrza. Godo, miś jakiś, ty jest głupi. Godo, nie tu. Ci winkle dalej, sztok stoi. Do wyboru, do koloru. Ja go, no, 50 mark. A ja to mam wszystko, żeby kupić na święta pluzyny, banany, pierunie, co samo popisane. 5 marek zapłacisz. Poszedłem. Piękny dom. 70 sztoków. Tako metaloplastyka, wiecie, szkło, to, ale fajnie. Wlozłech, winda. W 7 językach powitanie i napisane winda nieczynno. Ale, no cóż, człowiek był moczy trochę przeca. Bija po schodach. Jestech na pierwszym sztoku, widzę dwoje drzwi.
pisze: blondyna, brunetka. No to godą, niech będzie brunetka. Na co dzień mam blondyna. Bija na 15 sztok, kobiety żech nie widzą. I no drzwi. Brunetka, blondynka, brunetka, blondynka. Na 15 sztoku zaś 5 marek musiał jak wcieplęć. Drzwi. Rubo chudo. A, godą wezna se ta grubawszą. Kobieta musi mieć. I tak na 30 sztok. Rubo chudo, rubo chudo, rubo chudo. Kobiety nie widział. Na 30 sztoku drzwi. Wysoka, niska. Złom cupieru nie. Jak ją ma 1,70 m w takim hiszpańskim kapeluszu, co zbyt dobrą wysoko. Niech będzie niska. Zaś 5 marek. I na 70 sztok. Z 30. I no drzwi. Kobiety nie widział. A? Wysoka, niska, wysoka, niska, wysoka, niska. Ty, ale na 50 sztoku patrza chobnie miło. On tu siedzi, go niby da palcem pokazywał. I go dom, ale spierunie, patrz jakie spotkanie, jaki ty masz fajny binder. On go do idioto, to jest język. Zawsze swój swojego trefi. Ty przychodza na 70 sztok. Piękno fioletowo poświata. Drzwi jedne, takie dębowe, piękne. I kartka. I obez breli. Nazod do auta. Po brele. Nazod na 70 sztok. Wiecie, co pisało, nie? Czy biedny, czy bogaty, z pierniczej do chaty. Tak. Nie ma lekko, kochać. Zawsze godów chlebek, bo dwie swoje krubeczki, wiecie. Dwie skóreczki są wszędzie jednakowe. Kochani, kolejny wykonawca przyjechał do nas. Ach, z Wielkopolski. No to już wiecie, że będzie śpiewał Krzysztof Koniarek. Witamy oklaskami. Wystarczy, że poczujesz coś,
gdy szukają swojej drogi, spotkasz mnie, kochana, dziś zabiorę cię w długą podróż, co się wielkim szczęściem zwie. Zabiorę cię, bo teraz wiem, mogę spełnić twe marzenia, jeśli chcesz, kochana, dziś zabiorę cię do krainy, w której nigdy nie ma łez. Więc uśmiechnij się, kochanie, i przygotuj się do podróży, co się wielkim szczęściem zwie. Kochana, dziś zabiorę cię w długą podróż, co się wielkim szczęściem zwie. Zabiorę cię, bo teraz wiem, mogę spełnić twe marzenia, jeśli chcesz, kochana, dziś zabiorę cię do krainy, w której nigdy nie ma łez. Więc uśmiechnij się, kochanie, i przygotuj się do podróży, co się wielkim szczęściem zwie. Dziękujemy serdecznie. Życzymy przyjemnego wieczoru. Ja by tam wolała, żeby mnie rzut nikaj nie brał. Się boję, może się coś stać, nie? Słuchajcie, wiecie co, taki jeden synek wziął dziocha do Paryża, nie? Bo były tanie loty. No i tam łażą po tym Paryżu, nie? Fajnie zwiedzają, nie? I ta dziocha, je, Trocadero, je, wieża Eiffla, je, juła, nie? Notre Dame, nie? Ona go do... Mogę się tu zrobić zdjęcie? A ten synek go do... A masz aparat? A ona go do Jana Zębach. Chcecie mi bić brawo? Proszę bardzo, nie bójcie się. Wystąpi taki jeden młody tata, właśnie z dwójką dzieci, który tam, że tak powiem, mieszkał za granicą, ale przyjeżdżał do nas, fajnie śpiewał. Przywiózł swoje dwie latorośle. Ta kodziuszka, ona ma na imię Laura, wygląda jak złobrozka, i synek ma na imię Dyni. A to jest Chris Oxford Duo, czyli Chris wystąpi ze swoimi dziećmi pod piosenką Mój tata. Proszę bardzo. Przeplaty oczka, świat ten ujrzały. I moje oczy płakały. Ze szczęścia coraz, ze szczęścia wielkiego, to wy byliście przyczyną tego. Ja wiem, tatusiu, że ciężko wam było, że wszystko wokół nas się kręciło, że jestem twoim oczkiem w głowie. Dziękuję mym sercem małym dziś tobie. Żeby tak było na wieki, żeby tak do końca dni. Mój tato chce twej opieki, to Lauro przyrzekam ci. Żeby tak było na wieki, żeby tak do końca dni. Mój
będą jeszcze te chwile, kiedy trudności wypłyną znów. Bo życie nasze ma przygód tyle, ale ty wszystko szczerze mi mów. Mam tylko ciebie, kochany tato. Tobie ja ufam i kocham cię. To wszystko wieki, żeby tak do końca dni. Mój tato chce twej opieki, to teni przyrzekam ci. Żeby tak było na wieki, żeby tak do końca dni. Teni przyrzekam ci. Żeby tak było na wieki, żeby tak do końca dni. Chcemy, tato, twoje opieki, to wam przyrzekam dziś. To wam przyrzekam dziś. Serdeczne dzięki. Chris Oxford Duo z synem i z córką. Wielkie brawa, drodzy państwo. Bardzo się podobało z tego, co tutaj słyszymy. Chris Oxford Duo z córą i z synem. Chris, pokaż nam się jeszcze na chwilkę. Pokaże nam się, czy nam się nie pokaże. Zaraz się okaże. O, proszę! Rodzinny występ na 11. Śląskiej Gali Biesiadnej. Chris Oxford Duo z córą i z synem. Dziękujemy bardzo. To ja teraz wrócę się do mężczyzn, którzy są razem z nami. Panowie, mam do was pytanie, ale tak szczerze, z ręką na sercu, ile macie w domu par butów? Z ręką na sercu. Trzy? Jedno. Pan to ma w ogóle przerąbane, tak. Ja mam dwie, ale małżonka ile? 150? 11. To chyba w pierwszych trzech miesiącach małżeństwa. Ostatnio mówię mojej żonie, słuchaj, błagam cię, zrób porządek w tej szafce z tymi butami, bo ja mam trzy pary, dwie nie ma gdzie wcisnąć, jedna i tak taka, której chodzę cały czas. A ona do mnie mówi tak, słuchaj, ty nie podskakuj, bo buty dla kobiety są jak lekarstwo, a na zdrowiu nie wolno oszczędzać. Mówiąc delikatnie i było po temacie. Drodzy państwo, przed nami kolejny artysta na 11. Śląskiej Gali Biesiadnej. Jego repertuar znacie doskonale. Na swoim koncie ma mnóstwo hitów, a jeden z nich z najnowszej płyty
dla Państwa już teraz zaśpiewa. To dla mnie ogromna przyjemność, że mogę zaprosić na scenę Damian Cholecki! Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Osobiście wolałbym, żeby mnie zapowiadała Asia. Asia zawsze mówiła: mój tu Damianku kochany, byłam u ciebie na ogródku i było fajnie. A tu Marcin. Marcinku, wiesz, że cię kocham. I bardzo ci dziękuję za to, co zrobiłeś dla mnie i dla takiej wspaniałej publiczności. Bardzo proszę. Razem! Młodości czas, ty byłaś dla mnie pierwsza, ta jedyna. Potem los różne drogi wybrał nam. Mówiłem, że napiszę ci piosenkę, Karolino. Wybacz mi, dopiero teraz ci ją dam. Powiedz, Karolino, jak ci wiedzie się, jak się toczy życie twe, dobrze albo źle. Powiedz, Karolino, czy pamiętasz mnie? Cudowne chwile te, jak we śnie. Wciąż widzę cię, ty byłaś taka śliczna i niewinna. Serca pół mi zabrałaś w tamten dzień. Nie uda się, nie wróci tamten chłopak i dziewczyna. Minął czas, lecz ja wspominam często cię. Powiedz, Karolino, jak ci wiedzie się, jak się toczy życie twe, dobrze albo źle. Powiedz, Karolino, czy pamiętasz mnie? Przecudowne chwile te, jak we śnie. Jak się toczy życie twe, dobrze albo źle. Powiedz, Karolino, czy pamiętasz mnie? Przecudowne chwile te, jak we śnie. Pięknie, pięknie, dziękuję. Powiedz, Karolino, jak ci wiedzie się. Bardzo dziękuję, papa! Damian Cholecki, mój kolega. Słuchajcie, tak, czy pamiętasz, nie? No, teraz z tą pamięcią jest coraz gorzej, wiecie, co jak ja się pomyślę. To jest taki kawał, moi koledzy go opowiadają, jak się spotkało dwóch Ślązoków. Nie, to tego wam nie powiem, teraz ten wam powiem po tym, o to. I tu ta pamięć, nie? Ale
Słuchajcie, taki kawał, nie? O zapominaniu, jak hop go do swojej baby, go do... Ty, jak ja mam na imię? Ona go do... A na kiedy to potrzebujesz? Ja, tak się pomału robi, nie? Ale pamiętam i wiem, co mam teraz powiedzieć. Przed Państwem wystąpi teraz Tim Fabian. I to nie jest jedyny miks w naszym programie, bo już jedne miksy były, nie? I teraz Tim Fabian wystąpi ze swoim miksem piosenek. Tim Fabian! Serce dałem jej jak bukiet róż, to ona.
ona zaśpiewała wtedy tak, tak, tak. Za rok, za dwa, być może ja poczuję w sercu taki ogień jak ty. Za rok, za dwa, jak los nam da, będziemy razem, ale jeszcze nie dziś. Za rok, za dwa, gdy przyjdzie ten czas, zapytaj wtedy jeszcze raz. Możemy razem być ty i ja, za rok albo dwa. Rok przeminął, spotkałem ją nareszcie. Była sama w kawiarni gdzieś na mieście. Spytała, czy wciąż pragnę z nią być, całe serce dać i dla niej żyć. A ja jej zaśpiewałem słowa te. Za rok, za dwa, być może ja poczuję w sercu taki ogień jak ty. Za rok, za dwa, jak los nam da, będziemy razem, ale jeszcze nie dziś. Za rok, za dwa, gdy przyjdzie ten czas, zapytaj wtedy jeszcze raz. Możemy razem być ty i ja, za rok albo dwa. Za dwa, być może ja poczuję w sercu taki ogień jak ty. Za rok, za dwa, jak los nam da, będziemy razem, ale jeszcze nie dziś. Za rok, za dwa, gdy przyjdzie ten czas, zapytaj wtedy jeszcze raz. Możemy razem być ty i ja, za rok albo dwa. Możemy razem być ty i ja, za rok albo dwa. Oddałbym cały świat, gdybym miał tak wielką moc. Posłałbym po ciebie letni wiatr, aby znów do mnie przyniósł ciebie. Aniele mój, powiedz, gdzie jesteś. Aniele mój, tęsknię noc i dzień. Będę szukał cię na jawie i we śnie. Aniele mój, kocham cię. Gdybym mógł znów z tobą dzielić świat, każdego dnia, mógłbym znów fruwać jak w niebie wiatr, wiedząc, że jestem obok ciebie. Aniele mój, powiedz, gdzie jesteś. Aniele mój, tęsknię noc i dzień. Będę szukał cię na jawie i we śnie. Aniele mój, kocham cię.
cały świat. Niebo, ziemię, słońce, wiatr. Jakby ktoś wymyślił cię z tych najśmielszych snach. W tobie widzę cały świat. Wszystko inne może smuchnąć wiatr. Z tobą pragnę być do końca swoich dni. Przyszłaś jak chcę. Nie wiadomo skąd i jak. Zmieniłaś tamten dzień i cały mój świat. Przyszłaś od tak. Jak po nocy blady świt. A ja widziałem, że moje szczęście to ty. W tobie widzę cały świat. Niebo, ziemię, słońce, wiatr. Jakby ktoś wymyślił cię z tych najśmielszych snach. W tobie widzę cały świat. Wszystko inne może smuchnąć wiatr. Z tobą pragnę być do końca swoich dni. Przyszłaś bez słów, jak niespodziewany gość. Jakbyś do moich ust wybiegła na wprost. Przyszłaś, a ja nie wiem jak dziękować ci. Za każdą chwilę dnia, za wszystkie spełnione sny. W tobie widzę cały świat. Niebo, ziemię, słońce, wiatr. Jakby ktoś wymyślił cię z tych najśmielszych snach. W tobie widzę cały świat. Wszystko inne może smuchnąć wiatr. Z tobą pragnę być do końca swoich dni. Z tobą pragnę być do końca swoich dni. Widzę cały świat. Bardzo, bardzo ślicznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Nadzieja, nadzieja i odkrycie. Team Fabian. Dziękuję bardzo. Kwiaty dla ciebie. O, jak piękne. Bardzo, bardzo ślicznie dziękuję. Team Fabian. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pięknie dziękujemy. Natomiast teraz Roztomili wyjdzie po amerykańsku. To znaczy w ogóle nie wiem co się dzieje, ale więcej wie Marcin Janota. Marcinie! Tak, jestem. Co to z tą Ameryką się dzieje? Proszę? Z Ameryką coś się może. Z Ameryką, tak, drodzy Państwo, bo mamy też tutaj nas dzisiaj na naszej dzisiejszej imprezie gościa specjalnego z Ameryki, którego mam nadzieję, że powitacie wielkimi brawami. Otóż prosto z Chicago, Joanna Krupniok. Marcin. Witamy, tak? Marcin. A co się stało? Taka jesteś trochę zagubiona. Czemu ty się na mnie patrzysz? Czemu ci pan na mnie patrzą wszyscy? Czemu ci pan na mnie patrzy? Ej, czekaj, Joanna, poczekaj, spokojnie. Co jestem w ogóle? Nie denerwuj się, jesteś na scenie. Poczekaj, bo ja się stresuję, nie wiem czemu ja tu jestem w ogóle. Czemu ty tutaj robisz? Czemu ty w ogóle tak wyglądasz? Ale ja ładnie wyglądam, prowadzę koncert. Oh my gosh. Ale poczekaj, spokojnie, nie denerwuj się. Ja się nie przygotowałam w ogóle, wiesz? Nie przygotowałaś się? Yes. Tak, wiem, spokojnie. Ale już, możemy? Tak. Joanna Krupniok, drodzy Państwo, to jest taka, można powiedzieć, wyjątkowa artystka. Hi! Tak? Pomachajcie mi troszeczkę, hi! Cześć! A ty jesteś bardzo fajny w ogóle, cześć! Czy ty masz żonę? Nie przeszkadza mi to, w ogóle mi się nie przeszkadza, w ogóle. Spokojnie, czekaj, bo ja się umawiam, wiesz? Na co ja się umawiasz? Ja Polacy są bardzo fajni. Dobrze. Yes. Ja wiem, że ty jesteś osobą, która uwielbia zakupy. Yes, yes, I ty yes. myślałaś, że jesteś teraz w hipermarkecie, może? Czy nie?
Marcin, oh my gosh, ja byłam w ostatnią niedzielę i chciałam iść na zakupy, wyobraź sobie. I ja byłam w Stonka, wiesz, codziennie, niskie ceny. I to wszystko było zamknięte, byłam w Pepco, byłam wszędzie. I wszystko było zamknięte, ja już mówię, proszę pana, nie, nie. Daj mi chociaż wózkiem pojeździć, wózkiem i pojeździć. On mi nie dał. Nie dał ci? A idź, babo, sobie. Taka kultura. Dobrze, dobrze, spokojnie. Jutro też będą zamknięte, nie przejmuj się. Wszystko. Mi wszystkie rzęsy odpadły i ja nawet nie mam gdzie zrobić rzęs. Nie masz gdzie zrobić rzęs? Jest. Aha. To ja ci nie pomogę, uwierz mi. Słuchaj, ja wiem, że podobno kobiety... Przyśmiewny, proszę, tak. Spokojnie. Podobno kobiety, właśnie o twoim kolorze włosów, są bardzo, bardzo inteligentne. Oh, thank you. Ja też tak myślę i wiesz, i masz dużo lat. Yes. Bo jestem bardzo, very inteligentna. Będzie very, very inteligentna. Ja wszystko wiem, wszystko. Wszystko? Yes. To mam dla ciebie teraz taką zagadkę. Okej. Okay. Dobrze. Na pewno zgadnę wszystko, zobaczycie, wszystko zgadnę na pewno. Jako jest gotowa? Ale cicho, nie podpowiadajcie mi, dobra? Ale gotowa. Yes? Dobrze. To teraz uwaga. Jaka jest różnica między walcem wiedeńskim a walcem angielskim? Powiedz mi. Proszę cię, czy ty myślisz, że ja jestem głupia blondynka? To jest przecież proste. No słucham. No to wiesz, jak masz walc angielski, tak? To przede wszystkim trzeba tańczyć do piosenki. Oj, czekaj, gdzieś mi uciekłaś teraz. Piosenka. Oj nie, chyba mi się coś wyłączyło. Widzisz to? No to słuchaj, trzeba tańczyć do piosenki angielskiej i wiesz, musisz być bardzo przytulony i wiesz, i tutaj tańczyć do piosenki angielskiej, wiesz, tak wiesz o co chodzi, nie? A ten drugi, to już tak wiesz, bardziej dystans, nie? I trzeba tak uważać w ogóle, co się robi. Nie możesz patrzeć w oczy, wiesz, bo to piecze. Yes. Nie o to mi chodziło. Nie? Nie. Wiesz, jaka jest różnica między walcem angielskim a walcem wiedeńskim? No przecież ci powiedziałam przecież. Walec angielski jeździ lewą stroną. Czy ty uważasz, czy to było śmieszne? A przecież nie było śmieszne? Przecież ty robisz ze mnie głupkę przecież. Podobno wiesz wszystko. Powiem ci szczerze, że jesteś głupi, wiesz? I to... Próbowałem. Powitajcie brawami grupa Betiber. Witamy Państwa bardzo serdecznie, zespół Betiber, Bernard i Beata oraz nasze tancerki z grupy Marakuja. Witamy. Ty dobrze wiesz, że coś do ciebie czuję, bo ja...
Dziękujemy bardzo. No to moi drodzy, teraz kolejna piosenka z naszej płyty. Parę słów. Lecz mi wyszkoleć, niech cię oszczędzi czas. Te myśli zbierz, unieś niczym wiatr. Lecz poczekaj, chcę dopisać parę zdań. Dopiszę tam dziś parę istotnych słów. O tobie coś, czym jest dla mnie cud. Bo skarbem jesteś dla mnie. Masz też jak ja, że kiedy maj, to świat się do nas śmieje. Czy ty masz też jak ja, że kiedy maj, to los się nasz odmieni. Czy ty masz też jak ja, że kiedy maj, to świat się do nas śmieje. Czy ty masz też jak ja, że kiedy maj, to los się nasz odmieni. Pożółkły list jak słoneczny kwiat. Zapisał ktoś parę ważnych zdań. Aktualne przesłanie mimo lat. Życie tak ma, że jego słodki smak poczujesz, gdy z siebie dasz coś innym. Bezinteresownie. Nie wiem, czy ty masz też jak ja, że kiedy maj, to świat się do nas śmieje. Czy ty masz też jak ja, że kiedy maj, to los się nasz odmieni. Czy ty masz też jak ja, że kiedy maj, to świat się do nas śmieje. Czy ty masz też jak ja, że kiedy maj, to los się nasz odmieni. Pazury przylegają do rury pod destańcem. Jest wielkie namiętności, bo ja nie
płaczę, zamieniam się w maczo. Bo kiedy słońce przygrzeje moja głowa, szaleje królem dżungli, nagle staje się. Lubię lato w jacuzzi, jestem szybka jak Uzi, moim tańcem porywam króla dżungli. To ja gorąca lwica, a nie słaba chocica i po łąkach lubię turlać się. Gorące ciała, zimne ognisko, tam jest zabawa, seks on the beach. Tak zaczynamy gorące lato, szalone rytmy, seks on the beach. Gorące ciała, zimne ognisko, tam jest zabawa, seks on the beach. Smakujemy znów wakacji, czas nasz seks on the beach. Gorące ciała, zimne mojito, taniec, zabawa, seks on the beach. Gorące ciała, gorące ciała, zimne mojito, taniec, zabawa, seks on the beach. Tak zaczynamy gorące lato, szalone rytmy, seks on the beach. Gorące ciała, zimne mojito, taniec, zabawa, seks on the beach. Smakujemy znów wakacji, czas nasz seks on the beach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, zespół. Dziękujemy, kochani, pięknie. Zespół Betty Bernard i Beata Powolny oraz tancerki Marakuja. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, Betty Bear! Pozdrawiamy, kochani. Betty Bear. Poczekajcie, poczekajcie, bo dla Was tu jeszcze mamy, oczywiście, proszę bardzo, kwiaty. Jak widzę kwiaty, to od razu wracam. Ja mam tam jeszcze kwiaty. Jak ja widzę... Dziękuję bardzo. Jak ja widzę Twój strój, to po prostu nie powiem, co się dzieje teraz. Ja wiem, następnym razem, następną galę też Ci coś takiego zaprojektuję. Dziękujemy. Bawcie się dobrze, bardzo, kochani. Betty Bear. Ale widzisz, nie chodzi możliwe reklama Viagry, jak powiedziała Joasia, że niebiesko koszula i w ogóle pigułki, ale drugi człon nazwy tego zespołu. Mm-hmm. Bear. Betty Bear. Bear. Mm-hmm. Czyli wiadomo, że chodzi o słynnego misia, tak. No, może nie słynnego, ale widziałeś, jak jest Bear, to widziałeś te kobiety, nie? Tak. Pierwszy rożek się wzabrzył, jak sam już 20 lat w ogóle występuje, to się stracił na scenie. Nie wiedziałem, jak we wtorą stronę mam iść, wiesz? Andrzeju, ale jest taka piosenka też śpiewana oczywiście. Hej dziewczyno, spójrz na misia. No nie wiem, kto to wymyślił. Najbardziej mi się podoba w tej piosence, że hej dziewczyno, spójrz na misia, aha. I nie wiem, o co tutaj chodzi. Słuchaj, to ja ci powiem, ja ci to wytłumaczę. To tak jak tak. Nie wiedział policjant, który przyszedł, był niedawno taki, nawet nie macie pojęcia, rozdomili moi, jaki kwiecień jest niebezpieczny miesiąc. Nawet naprawdę? No. Ja nawet o tym nie wiedział. Słuchaj, siedzi na ławce pani, no już bym powiedział, że raczej no babcia tak dość mocno, bo już tak 70 z dużym plusem, a koło niej siedzi przystojny, wspaniały, młody człowiek jak ty, z nożem wbitym w serce. Co ty opowiadasz, takie no, drastyczne? No, policja przyjechała, ludzi w pierwszy, wiesz, no tam zrobili ten kordon, taki nie było, ten, i ten policjant się pytał go do babciu, co tu zaszło? Godo, wie pan, kwiecień się zaczął, pierwszy dzień, fajny poranek, siadł na ławce, witą wiosna i przysiął się ten chłop koło mnie. Godo, i zaczął panią zaczepiać czy coś i pani go... Godo, nie, jemu nic nie robiła, bo mu fajnie z gęby paczało. No to babciu, co się stało? Opowiadajcie. A ta babcia Godo, panie władzo, a u niego to nie jestem władzą, jestem policjantem. No Godo, to panie policjancie, on mnie zaczął tak fajnie za kolanko i tak za udo i mnie tak fajnie głaskał. A, i pani nie wytrzymała i mu tym nożem. Godo, nie, Godo, panie, mój stary umarł 30 lat temu, ja sobie przypomniała, jak było pięknie. Ten policjant go, no to co się dalej działo? Godo, wie pan, dalej to on mnie zaczął tak muskać tutaj po główce. Godo,
panie policjancie, on mnie tak rozpoluł, że ja się położyła i go dum, bier mnie. A on mi, prima aprilis. Kwiecień jest nie... Jest pierwszy dzień tego miesiąca. A mi się też coś przypomniało jeszcze. Godej. Jak niedawno był luty miesiąc, prawda? Tak. Spotyka się dwóch kolegów, jeden mówi do drugiego, słuchaj, bo to dzisiaj tak się jakoś złożyło, że jest 14 lutego i mówi, to jaki to jest dzisiaj wreszcie ten dzień? A ten kumpel mówi do niego, mówi, słuchaj, a masz żonę czy dziewczynę? A on mówi, no ja mam żonę, to popielec. Drodzy Państwo, bardzo gorąco witamy w drugiej części Marcin 11 Śląskiej Gali Biesiadnej. Hello. To znowu ty? Oh, hi! Ja tu już chyba byłam, ale wiesz co? Ja byłam w Didlu i kupiłam sobie takie New Jersey, wiesz? Gdzie byłaś? Mogła sobie... W Didlu byłam. W kiblu? W Didlu, w nowy sklep, wiesz, kupiłam sobie rzęsy i wszystko jest w ogóle ekstra, super, wiesz? Tak? Ale powiem ci coś, nie? Bo jestem w szoku. Idę sobie korytarzem, no normalnie tak sobie idę, no nie? Tak? I wyobraź sobie, że przychodzi do mnie jakiś facet tak dziwnie ubrany w taką białą koszulę, jakieś czarne spodnie i mówi mi, aaa, kuzynko! I ja w ogóle nie czaję, on przecież nie jest mój kuzyn, prawda? Słuchaj, ja tu mam kuzynów. Ty nie zrozumiałeś, o co chodzi. Tu chodzi o to, że dzisiaj występował tutaj na tej scenie zespół Kuzyn Mix. I ale on nie jestem wszystkich... kuzynka. Nie, ale Joanna, tu chodzi o to, że zespół nazywa się Kuzyn Mix i on do wszystkich mówi kuzyn, kuzynko, bo to jest góral po prostu. Aha, czyli on jedzie tutaj na rowerze górskim. Yes? Nie? Nie, to nie chodzi o to, to jest góral, on mieszka w górach, rozumiesz? On mieszka na górze? Oh my gosh, to jest już ekstrema, ja bym się bała na górze mieszkać, bo ja bym spadła. Nie. On mieszka w górach. Oczywiście w górach jest nieco wyżej niż tutaj w u nas. W górach? Tak, w górach, ale ma swój dom. Oh my gosh, to już prawie jak w bunkrze. Czyli że w górach, że w środku. Tak. Czy tam jest światło w ogóle? Tam jest może dużo światła. Może on jest ślepo, on nie widział, on może dlatego powiedział, hej kuzynka. Nie, naprawdę, no. Jest światło, jest prąd, jest wszystko, tam jest pełna cywilizacja. Ale ja coś powiem jeszcze. Ja tu przyjechałam z moją psiapsi, wiesz. Tak. I jadę sobie autem, jadę sobie samochodem, wiesz, tak. Wszystko fajnie, pięknie. I nagle jadę, a tam na tym ekranie takim wyświetliła mi się taka lampa Aladyna, taka dżina normalnie, dżina. I tak nie wiem, co to jest, tak się patrzę. I tak, wiesz, no taki emotikon w samochodzie, taka lampa Aladyna, powoli, bo mi się nie zdarzyły jeszcze kuleczki. I słuchaj. Lampa Aladyna ci zapaliła w samochodzie? Yes. Myślałam, że spełnię moje ci życzenie, ale to pewnie nie to, bo przecież nie jestem głupia blondynka, hello. I wiesz, i dzwonię do mojego mena, no nie? Tak. I mówię, kochanie, baby, wiesz, wyświetliła mi się taka lampa Aladyna tam, wiesz? Tak. I on na mnie krzyczy, wypluł wszystkie jedzenie, które jadł, olej to! No to wiesz, no olałam, pojechałam sobie dalej, nie? Nie, to nie zrozumiałaś, o co chodziło. Tu chodziło o to, że masz najprawdopodobniej problem z olejem. No to olałam przecież! Ale... No olałam przecież, znaczy ty to rozumiesz, you understand me w ogóle, hello? Nie, to trzeba jechać samochodem do warsztatu. Była lampa Aladyna, powiedział olej to, no to przecież to olałam, żebym mogła, on jest taki po prostu kochany, on chciał, żebym do Didla na zakupy zdążyła, olałam to wszystko. Ludzie. On nie rozumie wszystkiego po prostu. Hej. Trudno cię zrozumieć, naprawdę. Powiem ci, że gdybyś tak spadała z wielkiego budynku, razem z brunetką. Yes. To ciekawe, która by prędzej spadła. No wiesz co, na pewno ja, bo ja jestem taka, wiesz, super szybka, ja bym to szybko zrobiła. Nie, brunetka. Dlaczego? No to byś jeszcze pytała kilka razy o drogę. A ty jesteś głupi. I jeszcze Joanna. Się pomyliłam z wejściem, to tam. Ja się wrócę, zobaczysz. Joanna Krupniak, dziękuję bardzo. Kobiety.
Tak, panowie, prawda? Dobrze. Drodzy państwo, druga część naszego dzisiejszego spotkania, czyli 11. gala Śląska, gala biesiadna, rozpoczęła się na dobre. No i na dobry początek tej drugiej części oczywiście od razu mocny akcent. Tego artystę również państwo znają. Jego piosenki także kochają. Nie może być inaczej. Nazywany śląskim Julio Iglesiasem. Już chyba wszystko jasne. Drodzy państwo, przed wami Jacek Silski! Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Kochani, a ja zapraszam w tej chwili na scenę wyjątkową, niesamowitą i jedyną w swoim rodzaju. Bernadetę Kowalską i jej przyjaciele. Bardzo proszę. Oczywiście, jeżeli pojawia się Bernadeta, to co może być za duet? Tylko z tobą! Tylko z tobą, kiedy widzę cię.
Bernadeta Kowalska. Jacek Silski. I przyjaciele oczywiście. I wspaniała publiczność. Kochani, mamy dla Państwa dzisiaj premierę. Kolejny duet z Bernadetą. Umawialiśmy się już kilka lat. Dokładnie, ale wiecie dobrze, że czasem dwie osoby, dwóch artystów ma problem się spotkać szybko. A nie stałoby się to wszystko, gdyby Jurek Macała. Dokładnie. Oczywiście. Jureczku, dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy. Kochani, bardzo. A piosenka jest wyjątkową dedykacją dla wyjątkowej osoby. Ja myślę, że w Twoim sercu też jest ktoś wyjątkowy. W każdego sercu w tym akurat przypadku. I myślę, że właśnie w Państwa sercach też. I widzę, tu też są razem z nami mamo, bo tą piosenkę dedykujemy już dzisiaj dla każdej mamy. Mama mi cicho powtarzała, dlaczego zawsze w świat cię nosi? Życie zbyt krótkie, aby je trwonić. Tego, co pragniesz, tuż obok masz. Nie musisz ciągle za szczęściem gonić, jeśli losowi raz szansę dasz. Mama mi cicho powtarzała, kiedy za oknem noc płakała, jeśli już będziesz w dalekim świecie, pamiętaj zawsze o domu swym. Ja w nim wciąż będę czekać na ciebie, czekają zawsze otwarte drzwi. Mamo, kochana mamo, przyjmij dziś z rąk mych kwiat. Mamo, kochana mamo, czym jest świat bez twych rad? Już przytul mnie, tylko o dobrych, radosnych chwilach pamiętać zawsze, już tylko chciej. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Jacek Siliski.
Jacek Siński, wspaniały przyjaciel, artysta i zawsze powtarzam, który został z nami tu na ziemi i nie jest w obłokach. Moi kochani, myślę, że na wiosnę tak szczególnie można usłyszeć swoje serduszko jak puka. To co? Posłuchamy? Posłuchamy? Co jesteście tacy smutni? Jak to nigdy nie wiadomo, czego trzeba, by niemądry przemóc wstyd. Czasem słowik albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm. Serduszko puka w rytmie cza, miłości szuka w rytmie cza, miłuje wszystko w rytmie cza, my jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe, migoce płomień w rytmie cza, pustując kroje w rytmie cza, pocałuj miły w rytmie cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale, słowik tak samo nie. Nagle tu na tej sali ta jedna cza odmieniła mnie. Serduszko puka w rytmie cza, miłości szuka w rytmie cza. Pocałuj miły w rytmie cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Nigdy nie wiadomo, czego trzeba, by niemądry przemóc wstyd. Czasem słowik albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm. Serduszko puka w rytmie cza, miłości szuka w rytmie cza, miłuje wszystko w rytmie cza, my jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe, migoce płomień w rytmie cza, pustując kroje w rytmie cza, pocałuj miły w rytmie cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale, słowik tak samo nie. Nagle tu na tej sali ta jedna cza odmieniła mnie. Serduszko puka w rytmie cza, miłości szuka w rytmie cza. Pocałuj miły w rytmie cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Bernadeta Kowalska. Nie Andrzej Midziurku, no Jacek Silski był wcześniej. Taki pakiet. Podobało się? Kurczę, Felek. Nie macie pojęcia, jak się cieszę, że się przerwa skończyła, bo pierwnie jak tam Klara świeci, tam jest tak gorko, że tu jest lepiej. Dobrze, Godą? Byliście trochę na dworze, ty. Co się dzieje? Normalnie kwiecień, połowa i taka pogoda, w maju będzie śnieg. To już też wiemy, no. Się dzieje w tym roku, bo powiem, te dwa oziemności się zaczęło jakoś tak normalnie. Nawet moja też to przyjęła, nic tam nie wydziwiała. To Seida w styczniu, Alois idzie, becy. Wiesz, jakby to są mały synek w krótkich galotach i płakał, nie? To ja sobie się nie dziwił. Ale hop, z przeżyciami i becy,
ją, ale z lodmy się nie widzieli. Kupa jogą, cóż to u ciebie, co mu ty płacisz? Kodo mi, jogą, no misiu, nu. Gado, staro bierę ze mną szajtung. I on, staro się z tobą rozwodzi. I on, wyższe pierwnie, nie tak dawno mieli 40 lat po weselu. I on, co ty mi to samo sprawiasz? I on, ale stojno, styczeń mamy. A, i on, byliście na zabawie karnawałowej. Spodobała ci się jakoś mutka. I staro, huit, manele i z domu. Nie. To z kuli gotki. I on, ale ojś, nie gniewaj się, tak jest całkie życie ruby. Tak ty się całkie życie junkos. No i co ją mam? Ja mam, ale znamy się, proszę, wizytówka. Katowice, jest klinika. I cię wyleczą. Ja, jakiś ty głupi misiu. Ja mam, po jakim? Ty cię co całkie życie lica i widz. Ja mam, jedź i no zapłacisz, bo to jest klinika prywatna. Alois pojechał. Pan doktor, słucham, a Alois, ta wizytówka, kto dzień dobry jest, łot, mi, a on go dowiem, od misia. Panie Alois, proszę do naga się rozebrać i na kozetka. To jojno z gotką przyszło. Jest pan u lekarza, jest pan w klinice, do naga i na kozetka. Alois się seblik położył, lekarz tak wejrzał i będzie się pan jąkał. A to po jakiemu? To do panie Alois, 44 centymetry. Jak pan się kocha z małżonką, to cała krew z mózgu leci do małego. I pan ma niedotlenienie. To co ją mam robić? Godo, no wie pan, trzeba trochę obciąć. To wiela. Godo, tak z 5 centymetrów. Ty nie 10. Ej, się nie śmiejcie, bo tam, rozumiesz, prawie godzina ten zabieg trwał. Po godzinie Alois do mnie dzwoni. Ja mu słucham, miś Andrzeju. Patrz, jak ja pięknie mówię. Ja cię w gorzole utopia. Ja ci hopię, by dać wieczny do końca życia. Ja mam, Alois, niech ci służy na zdrowie. Przychodzi kwiecień teraz. Przed świętami tak jest, trochę marca. Koniec marca to było. Ja idę, Alois idzie i becy. Ja mam, Alois, co się stało? Kodo, Andrzej. Ja przyjechał po tym zabiegu do domu. Moja ani nie naważyła i no zaraz szlał sztuba otwarła i fuk do łóżka. Larmo jak pieruń. Ja ma po jakiemu się już nie jąkasz. Ja, ale ona do mnie, a co ją to się kochą z małolatym? Co to jest? I on chce, żebyś ty się dali jąkął, ty mi to coś miał? Andrzej, poradź mi, co ją mam zrobić. Ja go do miedzi na zot. Niech ci to przyszyje. I no zaś zapłacisz ją, bo to jest... to ja tam kasa mam. Alois pojechał. Dzwoni. Kodo, dzień dobry. Panie doktorze, pan mnie pamięta z tej wizytówki od misia ze stycznia. Pan mi obciął 10 centymetrów, ale żona jest bardzo niezadowolona. Ona powiedziała, ona chce, żeby ją się jąkał dalej, ale te centymetry chce na zot. A doktor mu go do za późno. Także ja dostanę po tej rubie życiu. Ja powiem normalnie. Na misia już musicie się wziąć poprawkę. Musicie się wziąć, wiesz. Się dzieje, ja wam powiem, się dzieje, pierunie. Ostatnio ty, człowiek się tak wystydz rozochocił, jeździ, rozumiesz, autem, włączył serwisę. Pierunie, na autobus. Ty, po iluś latach, jak pierwszy raz jechał autobusy. Normalnie, że był w szoku. Wiesz, jak fajnie, czysto. Siodłek se, autobus jechał, muzyczka grała nawet. Z Katowic, po telewizji bym tam nagrywał my. No, ty, przystanek, wlazła ci. Taką babcina stanęła. No to ja wstał, wiecie, ją babcia se usiądła. Jest, Derkusie, panocku, ja wam pięknie dziękuję, są takie porządne ludzie. Ja mówię, a co to teraz, młodzież nie wstowo, nie robi starsze miejsce? Koto, a kakaj, to cię nie zdarzy, dziękuję. Jadymy dalej, babcia siedzi. Przystanek, drzwi się otwierają, włazi afroamerykanin. Fajny, młody synek.
z Afryki. Autobus ruszył, ta babcia tak patrzy. Zaś. Kto panocku z Afryki? Niech nie wejdzie się na mnie. Ja mam do was jedne pytanie. Ten murzynek tak wejrzał go do babcią. Nie musicie go dać panocek z Afryki, możecie go dać córne. Wy tak na nas godać. Nie? Ja wam będę go dała panocek z Afryki. Kto panocku z Afryki, wybocie, widzicie wiele już mą wiosyn. Ja mogę to powiedzieć. Mogę, nie obrazicie się. No nie, babciu, go dajcie. Kto panocku, czy to jest prawda, co to go dają? Że was richtych pan bucek tak łabdarzył? Jo, to ja zapoważę, mówiąc, to ja zatkuję pierunie. To w noch autobusy mnie jeździł. Same atrakcje. A ten synek z Afryki tak stoi go do babciu, no 45. Jezder, kuzie go do panocku z Afryki. Ja mam do was taką prośbę. Czy my się by tak mogli tak troska pokochać? Jakby ja to powiedziała moim koleżankom na emerytach, to one normalnie zazdrości klapną. Ich zowi zezre. Murzynek stanął go do jasnej babciu. Go do panocku, a wiele mam wam zapłacić. Go do 100 zł za centymetr. Jezder, kusie. Jezder, wie, 100 za centymetr. Ty łatwiero ten bojtlik. Go do panocku z Afryki, ja mam ino 400 zł. Murzynego to nie ma problemu, babciu, przynajmniej będziecie mieli przygoda. 4 centymetry, no tak fajnie wyciął od zadku, żeby ich nie przedobrzył, bo nie macie więcej pieniędzy. Ty, ta babcia się ustawiła, ten murzynek tak fajnie. Kot wyleciał, kierowca po hamulcach. A murzynek dobił. Się nie śmiej, bo ta uma takie łzy go do jezder kusie na stare lata, żech w długi popadła, ty. I ostąd idę. Słuchajcie, bawmy się, bawmy się. Oni są bardzo skłonni do tańca. Brigida i Robert Łukowski, witamy! Oni są ze Świerklańca. Jademy! Wielkie brawa, kochani, dla Andrzejka! Zawsze, jak się bawicie? Jest dobrze, ręce was nie wolą. To jedziemy! I raz, i raz, i raz! Ręce w górę, raz, dwa, trzy. Dziś zatańczysz ze mną ty. Krok do przodu, potem w tył. Klaszczmy razem, raz, dwa, trzy. Ręce w górę, raz, dwa, trzy. Dziś zatańczysz ze mną ty. Krok do przodu, potem w tył. Klaszczmy razem, raz, dwa, trzy. O, hej, hej, hej. Głośno woła. Śmiej się, śmiej ze mną dziś. Kręć się, kręć dookoła. Bawmy się, przecież to nie grzech. Wy tam jak raz, dwa, trzy. Nie przejmujmy się niczym, kochani. Mamy weekend. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Przecież to nie grzech. I? No pięknie! Jedziemy, jedziemy! Ręce w górę, raz, dwa, trzy. Dziś zatańczysz ze mną ty. Krok do przodu, potem w tył. Klaszczmy razem, raz, dwa, trzy. O, oh, hej, 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 głośno woła. Śmiej się, śmiej ze mną dziś.
przecież to nie grzech. Bawmy się, przecież to nie grzech. O, bawmy się, przecież to nie grzech. Trzymajcie się, kochani, zdrowo, pa, pa! Państwo Łukowscy. Tak jest. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Słuchajcie, kazali mi iść w ta struna. Także będę bardziej prawicowa teraz. Słuchajcie, wiecie co? Bo tak śpiewałem, śpiewają, a ja muszę opowiedzieć jakiś kawał, bo inaczej nie wytrzymia. A wy się mi możecie przyjrzeć z bliska. Mam naciągnięty ryj? Nie. No, tak dałem głupoty. Bartel ma zrobiony biust. Skąd by tla silikonu wzięli, nie? A potem widzieliście, czy silikon jest ruchomy? Dobra, słuchajcie, bo ja już mam swoje lata, nie? No, każdy ma swoje, nie? Ale teraz przez ta zima, nie? Także się nie malowała. Dzisiaj wjeżdżałam do lustra. Ja mówię, kurde, co na tym ryju namalować, nie? Żeby jakoś wyglądać. No bo ja w tym roku skończę 67 lat, to normalnie baby są na emeryturze od 7 lat. A ja odruś robię, jak jakoś głupio. Ale wiecie, czemu robię? Bo ja to lubię. To jest po pierwsze. Po drugie, co wy byście bez mnie robili? Nie? Ja rzekłbym, jest potrzebny, nie? No i... Lewicy się też mogę troszeczkę pokazać, o. A wy co tu, konkurencja? Pan Bóg stworzył kobiety. To jest kobieta i to są kobiety. Ciekawe, jak ja się pomylił. Słuchajcie, muszę wam ten kawał opowiedzieć, a wy słuchajcie, bo się pośmiejecie trochę, nie? Tak o pani właśnie w takim średnim wieku jak ją, nie? Chciała coś wyhaczyć, bo była na tak zwanym głodzie, wiecie? No i poszła na planty i szedł taki młody, ona go do Jezus, nie mógłbyś mnie obsłużyć od strony podwozia. I o jest gdowa, co ja mam robić? On go do, no pani chyba zgłupiało, ale ja mam 17 lat. Ona go do, ja ci komu radą za to? A on, ja? Poszli szybko, cyk, cyk, sprawa się odbyła, nie? On wychodzi, zapina rajfę, szlut go do pani, a ta komura? Ona go do 603, 210, 118. No powiedziałem, że wam się na coś przydą, nie? A teraz wam się przydają te trzy czerwone diabły. Przed państwem Weronika.
Weronika! No, Misiu! No. Trzeba zmienić w tym domu muzyki i tańca, tak zrobić, żeby zejście było stamtąd. Przecież to wypłacicie za bilet, nie? Dobrze, kochani moi, bo to zespół godzi, zespół, jeszcze trochę atrakcji. No, Szczeko, w ogóle jak się bawicie? W porządku wszystko? Ja wam... Wiecie, my sobie tak, czasem trochę tak powiemy, nie? Żeby tu się tak też żodyna, bo tam nie... Bo ja ino z życia godą rzeczy, przynajmniej z mieznocie, nie? Ja nie godą widzów, nie? Żeby tak nie było... O, inne zdanie, bo pani na to... Co, jechała pani w tym autobusie? Ja... Pierdyle. Że normalnie się czasem są siebie boja. Nie, ale widzę, kochani, także zauważył, że to się tak, muszę wam powiedzieć, wszystko trochę pouspokajało. Jest tak fajnie teraz, tak już nie ma, że jeden tam śmieje się z drugiego, albo coś. To znaczy... Może nie do końca, wiecie, byłech... Kiedy było ostatnio? O, Białka Taczańska. Idę se w góry trochę wolnego, wiecie. Dobra, wróć. Kolega z Bytowia, cukiernik, sumie karmił go do miśty w góry pieruć. Pod góry. Ale minął mnie turysta. Taki poważny, wiesz. Plecaczki, te rzeczy, nie? Idzie. Ty i siedzi obaca, woło tego turysty, go do turysta podcino. A to powiedzcie mi, wiele wypasą owieczek jedno dostaniecie. Ty, a ten turysta na Tahala, a tam takie punkciki, go do 238. To jest niemożliwe. Cypanocek to widzieli, ten baca dumnie, no. Cypanocek to słyszeli, on słyszały. Jak 50 lot wypasą owieczki, to jest pierwszy turysta, co odgod. Idźcie, wejście się. I turysta poszedł. My tam se tam go domy z tym bacą o Wiśle, o Przemyśle. Godzina minęła, turysta złazi. Baca go woła, go do podziej, no turysto. A nie są wyjście można z Warszawy z komisji Macierewicza. A turysta go do bacu. Jestem z Warszawy z komisji Macierewicza, ale skąd wy to wiecie? Go do boście Łowiecka wygrali, a Bernardyna znosicie. Słuchajcie. Jo zaś, wy się śmiejcie. Ale no, jo zaś Teleranka nie doczekał, czy ja. No i to były takie czasy. Pamiętacie, jak były Teleranki? Potem leciał ten Zorro, nie? Albo taki film był Ivanhoe. Pamiętacie? Kto to był Ivanhoe, nie? Baba miał kiedy, chciał, to ją brał Ivanhoe. My tak lotali, nie? Zabajtli. Larma jak pierun, nie? Pasy my dostawali, to bo nie było błękitnej linii, jakaś tam, że za... Proszę panią, pani psycholog, tak słucham cię, dzieciaku. Mamusia mnie bije. Uść, nie ma mamy, nie ma taty. Bo synek za... Koj! My tam normalnie dostawali ten, ale nie było Teleranka za owych czasów. No też jak dał taki przykład. No bo słuchajcie, to co się dzieje w medycynie, każdy wie. Dobrze go dom? No. A co się działo kiedyś? Mi się wydaje, że było dużo prościej, wiesz? Bo piguła wlazła, upa leżał i ona prosto. Dziadku, dużo życia wam nie zostało. Macie jakie ostatnie rzeczy, nie? Nie było respiratorka, masa... Nie! E co miał dziadek powiedzieć w 1960 roku w Lazarycie w Zabrzu? Jak on mógł mieć ostatnie życzenie? Kota siostro, ja by się chciał chycić brada Fidela Castro. Skąd piguła w Zabrzu w Lazarycie w 60 roku miał mu wziąć broda od Fidela Castro? To wiecie, tak delikatnie, ale delikatnie, tak majteczki zsunęła, a ten dziadek tak jedzie. Kiedy jako fajno brudka, wiesz? I wlazł ordynator, ty, ta siostra się tak obróciła, a ten dziadek po tej pupci go dopiero nie i gumułka tu przyszła. Ja pierdę. Ja, to były czasy, wiecie. Moja uma by zaś powiedziała, on myli, kochani, teraz oni, bardzo ich kocham. Bo przebojów mają mnóstwo, znacie ich doskonale, ale wśród tych wszystkich hitów mają ten piękny, taki jeden, co to śpiewali, a widzicie Bisia, że było dużo miejsca na czole. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak dali było? Tyś powiedział dobrze, duet, Karo, a ten dzióbka mi daje, ja ciebie tą dzióbka.
Co by moja staro na to powiedziała? Ale dobrześ kombinował. Kochani, duet Karo! Dzień dobry Państwu. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Jesteście wspaniale rozbawieni, rozśpiewani. Zasiewamy dla Was piosenkę Biesiadną, śląski szlagier, ale jak Biesiada, kochani, no to też wspólna zabawa. Proszę Państwa, śląski szlagier opowiada troszeczkę historię powstania śląskiego szlagra, ale jest w tej piosence coś takiego, który nazywamy tym akcentem, który nas łączy, nas jako wykonawców i Państwa jako widzów. A tym akcentem jest podkreślenie tego słowa znaczenia śląski szlagier w taki sposób. Śląski szlagier to jest to... Spróbujemy razem? Uwaga, jeszcze raz. Śląski szlagier to jest to... Wszystkie no znakomicie. Ale wszystkie prawe ręce w górze. Nie widzę wszystkich. Jeszcze raz. Śląski szlagier to jest to... Jesteście wspaniali, kochani. Teraz tak. Jedziemy. Śląski szlagier dla Was. Czas. Mało kto wiedział o Śląsku, teraz już nie, bo wszystko zmieniło się i los tak chciał, otworzył okno na świat. Można oglądać i słuchać nos, nasza muzyka wągro. Śląski szlager śpiewą mio, i taki szlager każdy zna, bo coś w nim jest, że tańcować się chce. Śląski szlager śpiewą mio, i taki szlager każdy zna. Śląski szlager to jest to, z nami śpiewaj go. Szlagier śpiewą mio i taki szlagier każdy zna. Śląski szlagier to jest to, z nami śpiewaj go. Jo, wierzę, że w tej śląskiej godce jest siła. Nie jeden z nas myśli tak samo jak jo. Powiem wam, tradycja to ważna rzecz, a śląskie szlagry najlepsze są i zawsze chętnie je gram. Śląski szlager śpiewą mio i taki szlager każdy zna, bo coś w nim jest, że tańcować się chce. Śląski szlagier śpiewą mio i taki szlagier każdy zna. Śląski szlagier to jest to, z nami śpiewaj go. Śląski szlagier śpiewą mio i taki szlagier każdy zna. Śląski szlagier to jest to, z nami śpiewaj go. Powiem dumnie, że szlagiery opisza wam i niech ta muzyka na zawsze w sercach wam gro. Śląski szlagier śpiewą mio i taki szlagier każdy zna, bo coś w nim jest, że tańcować się chce. Śląski szlagier śpiewą mio i taki szlagier każdy zna. Śląski szlagier to jest to, z nami śpiewaj go. Śląski szlagier śpiewą mio i taki szlagier każdy zna. Śląski szlagier to jest to, z nami śpiewaj go.
Dziękujemy serdecznie. Pięknie, kochani. Miłego wieczoru. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, duet Karo. Jeszcze raz wielkie brawa. Drodzy Państwo, za chwilę można powiedzieć bardzo ważny moment dla kolejnego zespołu, który wystąpi na 11. Śląskiej Gali Biesiadnej, ale zanim to jeszcze taka anegdota. Ja wiem, że się dobrze bawimy, że się uśmiechamy, ale sytuacja dzieje się na pogrzebie. Stoi starsza pani, obok niej grabarz, tak stoi, tak patrzy, no oczywiście łezka leci, pochowała męża. No i grabarz się pyta, ile mąż miał lat? 98. A pani ma ile? 97. To opłaca się pani jeszcze wracać do domu? Potraktujmy to jako anegdotę, drodzy Państwo. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam na scenę przed Wami Arkadia Band! Złych zakrętów. Ktoś kieruje nimi, ale zawsze prowadzi mnie. Bo tam mój dom, gdzie serce jest moje. Bo tam mój dom, gdzie jesteś ty. Zaczekaj w nim, a ja się nie boję. Więc już kocham. Przybliża nas, choć czasem zły los tak zaplącze drogi nasze, by po pewnym czasie wybudować do siebie most. Bo tam mój dom, gdzie serce jest moje. Yeah.
czasem bywa źle. Ty przecież kochasz mnie, bo tam mój dom, gdzie serce jest moje. Za to, że jesteś obok,
każdego dnia za serce Twe gorące. Za wszystko to dziękuję Ci.
Arkadia Band. Z najnowszym krążkiem dla Państwa. Arkadia Band, która obchodzi w tym roku dziesięciolecie swojej działalności, czyli Dorota zaczęła śpiewać w wieku 11 lat, co bardzo mnie raduje. Jak wiecie, Dorota Pacholarz, frontmenka Arkadii Band. Tak to jest, bardzo proszę. Ja mam teraz takie pytanie do całego zespołu. Tak? Ja się, kurczę, nie umiem skupić normalnie. To są te szkodliwe warunki pracy. Ja myślę, kochani, że fajnie by było, jakby zespół Arkadia Band zabisował na te dziesięciolecie. Tak sobie pomyślałem, nie? Bo widza Bogdana jak się rwie do bisu, on to wręcz uwielbia. Tak. Więc naprawdę, kochani, zostawiam was w bardzo dobrych rękach jubilatów dziesięcioletnich. Arkadia Band! Andrzej Miś, kochani, to my tak na ostro, bo wzięliśmy tyle tancerek do zespołu po to, żeby nam trochę Bogusia odmłodzić. Co wy na to? Fajnie jest? Jemu też się podoba. Cały dzisiejszy dzień, kochani, pozwólcie, że ja te kwiaty na chwileczkę tutaj położę. Będzie ostro. Teraz już możecie szaleć, możecie klaskać, możecie wstać, możecie robić, co chcecie. Boguś, to dla ciebie. Powiedz mi! Możecie wstać, kochani, ja was widzę. Nie wstydźcie się. Dacie radę? Ho! Ho! Just run.
Kochani, pięknie dziękujemy wam za całe 10 lat i nie ukrywam, że będziemy liczyć na kolejne. Zespół Arkadia Band razem z Marakują. Arkadia Band doskonale znacie. Marakuja, chodźcie bliżej, będziemy się kłaniać. Będziemy się kłaniać, kochani. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo. Arkadia Band. Arkadia Band, drodzy państwo, w tym roku Arkadia Band obchodzi 10-lecie istnienia, czyli fantastyczny jubileusz. Tym bardziej warto świętować w ten sposób. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziewczynki, dziękujemy wam. Co ja robiła 10 lat temu? Nie wiem. Ty miś, nie oglądaj się tak, to nie jest... Nie, oj, no patrz, jakbyś ty wyglądała, jakbyś ty no dotąd miała takie cka. To sobie obejrzyj programy z Andrzejem Rosiewiczem z Sopotu, gdzie Bartel tańczyła. Właśnie. Też w takie tresowane mole i... I miałaś pióra. Słuchajcie, Rostomili moi, my wam pięknie dziękujemy. Tak, powiedz mi, czy jeszcze cię i cię zobaczę i coś dla ciebie, ciebie znaczy. O, tak? O, na pewno się zobaczymy, proszę państwa. Zobaczymy się na pewno za rok i to będzie 12. gala biesiadna. Zobaczymy się, mam nadzieję, że w takim samym gronie. A będziecie? No. Pewnie. Jakby ich nie było, by mi kasy nie mieli te. Ale słuchajcie, jeszcze mam taką jedną nadzieję, że za rok, Asiu, będę mógł zobaczyć cię w stroju wokalistki Betty Iber. Widziałaś ten strój? Tak? Nie widziałam tego stroju. Nic nie było. Nic nie było. Nie. To Asi tak nie zobaczysz. Słuchajcie, ja wam coś powiem. To nie jest sztuka. Właśnie. Bo tak przecież wyglądać ładnie, jak się waży 48 kilo. Tak. To jest sztuka, jak się waży stówę. Właśnie. Ja ważę 110. Tak? Tak. Ja był dzisiaj fryzjera, bo mi powiedzieli, że na mądrej głowie włosy nie rosną. No. A jakie masz IQ? Pokażesz mi kiedyś. Proszę państwa, będziemy się powoli żegnać. To było piękne, piękne było fajne sobotnie popołudnie. Ja się bardzo cieszę, że mogłam się dzisiaj z państwem widzieć. W ogóle uwielbiam występować w tej sali. Lubię ciebie, misiu, pysiu. Lubię ciebie, Janota. Dla ciebie, że tak powiem, otwarta jest moja cnota. Proszę państwa, kochamy... Się porybował? No tak. Kochamy was bardzo. Cieszymy się, żeście dzisiaj przyszli, bo mogliście tak jak godą siedzieć. Bo nawet nie był tak czerwony, jak do Fesa tak. Miał telefon i ktoś pozdrowił tego prezesa tej firmy, tej tak, spisu. Tak. No, te... Nie bój się, ja nie jest pedofilem, nic ci nie zrobię. Asiu, mi już okulary zaparowały, naprawdę. I dziwia ci się, każdy się mnie boi. Podobno ze mną seks to jest seks ekstremalny, godaj. Tak. Możemy, kochani, podziękować również przepięknemu bandowi, który... Wielkie brawa. Muzycy jak zawsze zawodowi, grający dobrze na swoich instrumentach. Na czymś grało ostatnio, powiedz mi? Na flecie. Tak, jak myślałem. Ale to był flet prosty. Ale to nie jest tak bardzo ekstremalne. No, ale to musisz mieć dych, musisz mieć huch, nie? A, no tak. No dobrze, to kończymy jakoś to program. Jest jeszcze tak piękna pogoda na zewnątrz. Będziemy się właśnie, żegnamy się z państwem. Rostomili moi, Joanna Bartel. Dziękuję bardzo. Marcin Janota. I Andrzej Miś. Bardzo wam dziękuję. Jak to gadają, co złego, to nie my. Do widzenia państwu. Dziękujemy wszystkiego bardzo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.